Jasiu, w twoich utworach, a w zasadzie w gamie utworów, które posiadasz w swoim repertuarze, są piosenki różnego rodzaju. Mniej i bardziej poważne, są piosenki stonowane z bardzo refleksyjnym tekstem, są też takie, które tryskają energią i jednocześnie bywają poniekąd odrobinę ironiczne. Czasami są to również piosenki, których tekst po prostu nas rozbawia, niekiedy do łez. I muszę przyznać, że byłem pozytywnie zaskoczony, kiedy po raz pierwszy usłyszałem piosenkę o rolniku szukającym żony. Muszę przyznać też, że nie spodziewałem się, iż taki utwór utrzymany w takim klimacie i teledysk taki bardzo swojski, bardzo rubaszny, rzekłbym nawet, zostanie przez ciebie zrealizowany. A jednak, jak to się stało? Nie będę ukrywała, że tutaj natchnął mnie do napisania w ogóle tekstu do zrealizowania później teledysku do tego utworu pewien program telewizyjny, nie konkretny rolnik, tak jak media sugerowały, próbowały zasugerować, po prostu generalnie pewna produkcja telewizyjna. Czyli rozumiemy, że rolnicy, którzy występują w tej produkcji telewizyjnej, nie są w twoim typie? No nie powiedziałam tego, ja bardzo lubię od rolnika poprzez misiaka do drania wszelkie osobowości męskie. Tylko pytanie, czy rolnik to osobowość, drań, owszem. Rolnik bardziej zawód, tak? Tak. Dokładnie. Ale też spojrzałam na to pod takim kątem, że skoro ludziom podoba się taki program, to może przyjmą ciepło mój utwór. I co się okazało? W 3 miesiące od daty premiery rolnik ma prawie 3 miliony wyświetleń w internecie, także no, upatruję tutaj sukces i to ogromny. Zresztą widzę, co się dzieje na koncertach. Mikrofon w stronę publiczności ląduje i słuchajcie, rolnika jak Polska długa i szeroka, po prostu publiczność krzyczy. Publiczność krzyczy, zapewne zna też doskonale słowa tej piosenki, bo myślę, że łatwo można się ich nauczyć po kilkukrotnym wysłuchaniu utworu, nie powinno być z tym większego problemu. Jasiu, ta piosenka będzie miała jakąś swoją kontynuację, czy poznamy dalsze dzieje, dalsze losy tego bohatera? Na dzień dzisiejszy nie planuję tego, aczkolwiek nie wiadomo, jak się wszystko będzie rozwijało. Tych wyświetleń wciąż jest bardzo dużo, pomimo że nie jest to taki bardzo świeży utwór. Natomiast, no nie wiem, zobaczymy. W tej chwili jestem po zakończeniu pracy nad najnowszym utworem Czekolada. Jeszcze jest to w stanie na etapie wokalu. Produkcja aranżu jest zakończona. Czekolada myślę, że też będzie bardzo podobała się publiczności, bo też będzie taka troszkę rubaszna, sarkastyczna, zresztą z czego jestem charakterystyczna, z czego słynę, w sposób komiczny przedstawiam to, co się wokół mnie dzieje, bo ja, drodzy Państwo, nie jestem osobą, którą opisuję w swoich tekstach, co często... Jesteś bardzo dobrym, bacznym obserwatorem rzeczywistości. Dokładnie, a właśnie często fani, publiczność mnie po prostu utożsamiają z tekstami utworów, z tym, co opowiadam w swoich tekstach. Tak nie jest. Ja mam życie bardzo nudne, monotonne, robię weki, gotuję bigos, natomiast opowiadam to, co się dzieje wokół mnie. I rzeczywiście, proszę Państwa, warto mieć takiego bardzo bystrego i bacznego obserwatora w zanadrzu. Osobę, która będzie zwracała uwagę na to, co ma znaczenie i jest istotne. Przy okazji obserwowanie tej rzeczywistości to niełatwe zadanie, którego się podjęłaś i cieszymy się, że cały czas masz zamiar to robić, jak sądzę, i nie będziesz z tego rezygnować. Jak sądzę, też miałaś niezły ubaw i dużo dobrej zabawy w trakcie realizacji teledysku do piosenki Rolnik szuka żony, ponieważ oglądając to, co działo się na planie, odnoszę wrażenie, że każda osoba, która była tam obecna, nie tylko pracowała, ale też, krótko mówiąc, rewelacyjnie się bawiła.
Tak, generalnie właśnie świetną sprawą w mojej pracy jest to, że tak jak powiedziałam wcześniej, ja to traktuję w kategoriach pracy, aczkolwiek jest to moją pasją, ale jest to z kolei, wszystko się dzieje w show biznesie, zatem wielkim takim akcentem zawsze w momencie, kiedy czy jestem na koncercie, czy realizujemy teledysk, jest taki czynnik zabawy, także to jest właśnie takie fajne w tej pracy, ona jest bardzo kolorowa, bardzo rozmaita, różnorodna i na każdym teledysku, na planie każdego teledysku zawsze coś śmiesznego, przyjemnego się zdarzyć może. Rolnik, a teraz już w tej chwili 2 tygodnie temu najnowsza moja premiera Tylko z Tobą, również serdecznie Was wszystkich zapraszam, bo tam jest na co popatrzeć. Słuchajcie, tam jest Shaker Boom Boom, tam jest Króliczek Playboya, tam tabloidy rozpisywały się bardzo szeroko o tym teledysku, także warto zobaczyć. Etna, Tylko z Tobą zapraszam. Tej piosenki słuchaliśmy przed spotkaniem, przed wejściem na antenę i myślę, że jeszcze niejednokrotnie, nawet w dniu dzisiejszym w Radiu Yard, ten utwór będzie można usłyszeć. Asiu, wracając jeszcze już chyba po raz ostatni do tego rolnika, w piosence śpiewasz: rolnik szuka żony, szuka w czasie niedokonanym. Czy on ją w końcu znajduje, nie znajduje, być może znajdzie? I czy twoim zdaniem rolnicy rzeczywiście mają problemy ze znalezieniem tej drugiej połówki, z dopasowaniem swojego serca do serca jakiejś kobiety? Moim zdaniem nie ma znaczenia, czy ktoś jest panem prezydentem, czy ktoś jest rolnikiem, czy ktoś jest lekarzem. Nie ma znaczenia, co robimy w życiu. Najważniejsze jest to, co niesiemy w swoim sercu, co chcemy drugiej osobie dać i też troszkę łód szczęścia, bo słuchajcie, moim zdaniem miłość zależy troszeczkę od szczęścia, tak jak i kariera. W miłości trzeba mieć wielkie szczęście, żeby znaleźć tą właściwą połówkę. No i jeśli ją znajdziemy, to już trzeba bardzo o nią dbać i pielęgnować, żeby tego nie stracić. Natomiast nie ma znaczenia ani funkcja zawodowa, społeczna, ani zawód, który wykonujemy, w tym, czy będziemy w miłości szczęśliwi. Po prostu trzeba tej miłości szukać, a potem o nią dbać. To teraz posłuchajmy rolnika, przypomnijmy sobie tę niesamowitą, trochę sarkastyczną, ironiczną, a jednocześnie niezwykle zabawną, jakby nie było, historię przedstawioną w krzywym zwierciadle. To jest naprawdę mistrzostwo. Sam tekst zasługuje na Oscara, którego właśnie teraz ci przyznajemy w Radiu Yard. Dzięki serdeczne, zapraszam do wysłuchania. Etna Rolnik. Słuchamy Etna, za chwilę wracamy do rozmowy i wtedy powiemy o najnowszej piosence, a także o tym, jak to jest, proszę Państwa, że Joasia tak doskonale radzi sobie na scenie, nie tylko śpiewa, tańczy i ma bardzo dobrą, wręcz idealną sylwetkę. Czemu to zawdzięcza? Myślę, że warto się tego dowiedzieć i zostać z nami.